wiecie, z jakiej okazji ten mecz był w ogóle? Jak? Jakie święto za chwilę będzie? Dzień dziecka. No dobrze. Jakieś marzenia z tej okazji? Być najlepszym piłkarzem. Żeby Wisła awansowała do ekstraklasy. Julek, daj na chwilę. Żeby Wisła odrabiała. Żeby byłem dobry piłkarz. Zagrać tak samo. Trzeba przy pełnych trybunach pewnie jeszcze zagrać mecz teraz, co? Tak. Zagrać na tym stadionie. Ale tego się spełni. O, może być. Tak, to jest tak. Marzenie dostać koszulkę Cekuskiego. Marzenie grać w Barcelonie. O tak. Ja bym chciał dostać Puchar Świata. A ja ma błędy Puchar Mistrza Świata. Dostałam rękawicę od Gradeckiego, bo cały mecz chodziłam, prosiłam i w końcu dostałam, no. Pokażesz? Jak będziecie duzi, to kim chcielibyście zostać? Ja piłkarzem. A na jakiej pozycji? Ja na ataku. Ja na prawym skrzydle. A ja na ataku. Ja na biance. A w jakiej drużynie byście chcieli zagrać? Ja w Realu Madryt. Ja w Realu Madryt. No i super, to tego wam życzę w takim razie. A Dawid, powiedz nam, jak wrażenie? Fajnie, spoko. Coś innego. Trudne spotkanie? Trudne spotkanie, na pewno. Było wysokie tempo, kontrataki. Dużo tego było. Nie, fajnie, że mogliśmy zrobić taką niespodziankę i osłodzić tą końcówkę tego sezonu tak naprawdę. Więc fajnie, że mogliśmy się z nimi zobaczyć i taką małą atrakcję im po prostu zafundować. Jakim ty byłeś dzieckiem? Czy jest tak ruchliwym, jak tutaj na co młodość to się pokazało? Tak, ja od czwartego roku życia już tak naprawdę wyleciałem na treningi z starszym rocznikiem i od tamtego momentu cały czas i po treningach, i przed treningami na jakieś urliki, także też byłem takim szalonym dzieciakiem, który po prostu kochał ten sport. Czyli od małego chciałeś być piłkarzem? Tak, tak. Jedyne co mogę powiedzieć, to cieszę się, że wybrałem grę na bramce na pewno. Bo bieganie to nie jest moja najmocniejsza strona, aczkolwiek na pewno fajna zabawa. Nawet doświadczenie fajne, bo oglądałem kiedyś film z Japonii chyba bodajże, gdzie tam też profesjonalni zawodnicy grali 3 na 100 dzieciaków i wyglądało to ciężko, ale na żywo jeszcze jest jeszcze gorzej. Okej, powiedz mi, jeszcze tak wracając, bo całość eventu jest zorganizowana przy okazji Dnia Dziecka. Jakim ty byłeś dzieckiem? Nie byłem dzieckiem. Ja byłem różnym dzieckiem na pewno. Czasami byłem grzeszny, czasami nie byłem niegrzeczny, jak to dziecko. Nie zdarzały się jakieś straszne wybryki, aczkolwiek zdarzało się coś poważniejszego zrobić, już nie będę się dawał szczegóły. Aczkolwiek mimo wszystko myślę, że byłem w miarę dobrym dzieckiem. Okej, a od małego chciałeś zostać piłkarzem? Czy jakieś inne marzenia? Nie do końca od małego, bo dopiero zacząłem tak naprawdę trenować, jak miałem 8 lat w moim lokalnym klubie. Więc gdzieś wcześniej o tym nie myślałem, tyle sobie coś tam oglądałem, czy sobie mecze w telewizji, najczęściej Barcelony. A tak jak mówiłem, zacząłem w wieku 8 lat i już tak zostało. Na początku oczywiście nie na bramce, jak to zazwyczaj bywa, że nikt nie chce zostać bramkarzem, ale że nie było w klubie bramkarza, no to ktoś musiał podjąć, założyć rękawice. Co mogę powiedzieć, chociaż na minutkę, oczywiście, na minutkę można się zająć czymś fajnym, z dziećmi miło spędzić czas. Na tych wspaniałych dzieciakach można zawsze polegać i to są nasi wierni kibice, za co im fajnie dziękuję i miło, że mamy takich pięknych, młodych adeptów sportu. Trzeba teraz mocno trzymać kciuki, żeby nam wyrastały super, super gwiazdy tutaj piłki nożnej w Płocku i trzymam za nich mocno kciuki. A ty będąc w ich wieku już wiedziałeś, że chcesz zostać piłkarzem, czy wtedy jeszcze były jakieś inne marzenia na przyszłość? W 7 roku życia zacząłem trenować i od tego momentu już tak na poważnie powiedziałem sobie gdzieś tam, może na poważnie nie, ale w mojej głowie już jakieś snułem poważne wtedy plany, że chciałbym po prostu zostać zawodowym sportowcem i robić to, co kocham i udało się do dziś dnia. Także bardzo fajnie.